Nazywam się Dorota Zielińska, jestem ze Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków i opowiem dzisiaj o ptakach i nietoperzach w budynkach. Tytuł prezentacji to Ptaki i nietoperze w budynkach – chronione i zagrożone. I ten tytuł streszcza tak naprawdę cały problem ptaków i nietoperzy w budynkach. One wszystkie są chronione przez przepisy polskiego prawa i wszystkie są zagrożone przez prace remontowe, budowlane, rozbiórkowe, które w budynkach są prowadzone. W mojej prezentacji opowiem ogólnie o ptakach i nietoperzach w budynkach, o ich siedliskach, o zagrożeniach, które na nie czyhają. Powiem o uwarunkowaniach prawnych ochrony tych zwierząt. Powiem o tym, jak budynki chronić przed brudzeniem przez ptaki w sposób bezpieczny dla tych ptaków. Powiem o ekspertyzach ornitologicznych i chiropterologicznych, o tym, kiedy się je robi, jak powinny wyglądać, do czego są potrzebne, kto może je robić. Powiem o interwencjach, które robi się wtedy, gdy ptaki lub nietoperze są zagrożone, na przykład zamurowaniem podczas remontu. Powiem też, jaki system chroni ptaki i nietoperze w Warszawie. Jest to system oparty na opiniach przyrodniczych robionych przed rozmaitymi pracami związanymi z obiektami budowlanymi. Na początek trzeba podkreślić, że wszystkie ptaki i nietoperze, które można spotkać w budynkach, są pod ochroną. Są pod ochroną wielu przepisów prawa i te przepisy omówię w dalszej części tej prezentacji. One są pod ochroną także w obiektach budowlanych. To nie jest tak, że jakiś ptak czy nietoperz jest pod ochroną w rezerwacie czy parku narodowym, a w prywatnym domu nie jest. Jeżeli jest pod ochroną, to jest pod ochroną wszędzie. Także w prywatnym domu, także w budynku należącym do Urzędu Miasta, po prostu wszystkie ptaki i nietoperze są pod ochroną. Pod ochroną są także ptaki należące do gatunków łownych, które również zdarzają się w budynkach. Mam tu na myśli gołębia grzywacza i kaczkę krzyżówkę. One też są pod ochroną rozmaitych przepisów prawa i także żadnej krzywdy podczas remontu czy rozbiórki budynku nie można robić. Także nie można niszczyć ich jaj, nie wolno także niszczyć ich gniazd. Co warte podkreślenia, te gatunki, które wydają nam się pospolite, no chociażby taki wróbel czy gołąb miejski, one też są chronione. I te, które ludziom wydają się pospolite, nie zawsze są takie pospolite, jak się wydaje. No tu akurat przykładem wróbel, którego jest coraz mniej, nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach w Europie. Ptaki nietoperze korzystają z budynków tak naprawdę z dwóch przyczyn. Dlatego, że nie mają innych miejsc. Nie ma na przykład dziuplastych drzew, brakuje budek dla ptaków i nietoperzy. No i wtedy ptaki dziuplaki, czy też nietoperze, szukają sobie siedlisk w budynkach. Ale też ważną przyczyną jest to, że budynki są po prostu dla ptaków i nietoperzy atrakcyjne. Budynki przypominają skaliste środowisko, z którego część tych gatunków się wywodzi. Także te gatunki, które związane są pierwotnie ze skałami, one nie przeniosą się na drzewo, nie potrafią się przenieść na drzewo, mimo tego, że inwestorzy czy wykonawcy remontów niejednokrotnie im to sugerują. Ptaki i nietoperze w mieście, w terenie zabudowanym, pełnią bardzo ważną rolę ekologiczną. One przede wszystkim zjadają ogromne ilości owadów i mówiąc ogromne ilości, mam na myśli tony, po prostu tony owadów. Wśród tych owadów są komary, meszki, mszyce i inne owady uważane przez ludzi za szkodniki roślin. Także ptaki i nietoperze robią naprawdę ogromną robotę, całkiem za darmo, w sposób zupełnie cichy, całkowicie ekologiczny i nie chcą od nas za to nic, poza świętym spokojem, poza tym, żebyśmy użyczyli im odrobiny miejsca gdzieś tam w jakiejś dziurze w elewacji w budynku. No myślę, że za tą robotę, którą one robią, warto im tego miejsca użyczyć, szczególnie
że mieszkańcy wielu miast domagają się na przykład chemicznej walki z komarami czy innymi owadami, a ta chemiczna walka jest bardzo szkodliwa zarówno dla ludzi, jak i dla wszelkich innych istot mieszkających w mieście. Trując komary, trujemy też pszczoły, motyle, biedronki, wszystkie te owady, których ludzie wcale wytruć by nie chcieli. No nie mówiąc już właśnie o tym, że szkodzimy sami sobie. Natomiast zamiast używać chemii, możemy użyć ptaków i nietoperzy, które mieszkają w naszych budynkach. Na początek trochę o nietoperzach, potem więcej o ptakach. Nietoperze w warunkach polskich to są zwierzęta bardzo małe. Zwierzęta nocne, ciche i skryte. Mało o nich wiemy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że są naszymi bliskimi sąsiadami. Nie wiemy o tym, że mieszkają w naszych budynkach. Nawet jeżeli tych nietoperzy w naszym budynku jest kilkaset, to też nie zdajemy sobie z tego sprawy, że one tam są. W skali świata nietoperze są bardzo zagrożoną grupą kręgowców. Wpływa na to m.in. chemizacja naszego środowiska, stosowanie środków chemicznych do trucia chociażby owadów. Poza tym wpływa na to też utrata siedlisk. Nietoperze mają coraz mniej naturalnych schronień, takich jak dziuplaste drzewa, drzewa z odstającą korą. Natomiast znajdują atrakcyjne siedliska w ludzkich budowlach. Jeżeli chodzi o to, jak bardzo są wydajne w tej pracy dla człowieka, tak to można powiedzieć, jak bardzo są wydajne w chwytaniu owadów, to można tu dać przykład nocków. Kolonia 500 osobników nocka dużego w ciągu lata zje 2 tony owadów. No to jest naprawdę duża robota, przy czym nocek duży zje te 2 tony owadów bez powodowania jakichkolwiek chemicznych zanieczyszczeń w naszym otoczeniu, bez jakichkolwiek negatywnych skutków ubocznych dla zdrowia na przykład nas, ludzi. W Polsce stwierdzono 27 gatunków nietoperzy i większość przynajmniej przez część roku wykorzystuje ludzkie budowle. Po co nietoperzom budynki? Korzystają z tych budynków przez cały rok. To nie znaczy, że z każdego budynku nietoperze korzystają przez cały rok, ale o różnych porach roku, tak naprawdę w każdym momencie w roku, w budynku nietoperze mogą być. W okresie wiosenno-letnim w budynkach znajdują się kolonie rozrodcze, samice z młodymi. Samice nietoperzy są troskliwymi matkami, opiekują się swoimi dziećmi. Poza tym w okresie ciepłym nietoperze spędzają w budynkach dzień, po prostu kryjąc się w ciągu dnia przed drapieżnikami i odpoczywając. W okresie późniejszej jesieni i zimy nietoperze w budynkach mogą zimować. To nie znaczy, że w każdym budynku będą przez okrągły rok. W jednym budynku mogą być tylko w okresie wiosenno-letnim, w innym tylko zimować. Natomiast korzystać mogą z budynku przez cały rok. Nietoperzowe miejsca w budynkach w dużej mierze pokrywają się z tymi ptasimi miejscami, no bo na przykład na strychach można spotkać nietoperze, zimować mogą w piwnicach, no to akurat już charakterystyczne dla nietoperzy, dla ptaków nie. Różne wąskie, ciasne przestrzenie w budynkach są zajmowane przez nietoperze. To mogą być nawet przestrzenie za długo otwartymi okiennicami. Wszelkie szczeliny, na przykład między wielkimi płytami, pod obróbkami blacharskimi, gdzieś tam jakieś dziury, szczeliny w elewacji, nawet szczeliny o średnicy około 1 cm. No i stropodachy są też takim nietoperzowym, a zarazem ptasim miejscem. Stropodachy, czyli te puste przestrzenie pomiędzy dachem a stropem ostatniego piętra. W stropodachach nietoperze często znajdują schronienie. Mogą w jednym stropodachu być i nietoperze, i ptaki razem, na przykład nietoperze i jeżyki. Nie jest łatwo znaleźć nietoperze w budynku. Trudniej jest wykryć nietoperze niż ptaki z różnych przyczyn. Po pierwsze dlatego, że nietoperze są mniejsze
najmniejsze nietoperze wciskają się już właśnie w te około 1-centymetrowej szerokości szczeliny i naprawdę trudno jest je wtedy znaleźć. Tutaj na slajdzie widać nietoperza, który wcisnął się tam, gdzie pomiędzy cegłami jest jakiś ubytek zaprawy, czyli naprawdę takie miejsce bardzo ciasne o małej przestrzeni. Jeżeli mamy ściany, na przykład na strychu, czy elewacje z cegły nieotynkowanej, no to tam tych różnych ubytków zaprawy jest naprawdę bardzo dużo. Trudno jest je wszystkie przejrzeć i stwierdzić, gdzie te nietoperze są. Ten budynek to jest budynek bardzo atrakcyjny dla nietoperzy, a także dla ptaków. Zazwyczaj w takich budynkach jest mnóstwo chronionych zwierząt. Widać tutaj pod dachem otwory wentylacyjne prowadzące do stropodachu. I w tym stropodachu mogą być i ptaki, i nietoperze. Mogą być także pomiędzy wielkimi płytami w szczelinach. Charakterystycznym miejscem są też szczeliny pod parapetami lub w miejscu, gdzie balkony montowane są do ściany. Tutaj widać nietoperza, który wyleciał ze stropodachu na polowanie już w okolicach zachodu słońca, kiedy jest jeszcze jasno. Może się zdarzyć, że nietoperze polują także w ciągu dnia, późnym popołudniem, wczesnym wieczorem, kiedy jest jeszcze jasno. Natomiast to nie jest normą i nie jest łatwo nietoperze stwierdzić za pomocą zwykłej obserwacji. Generalnie do stwierdzenia nietoperzy w budynku potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. Czasami możemy wejść do stropodachu i zobaczyć tam nietoperze, ale stropodachy to zazwyczaj przestrzenie bardzo niskie, mające kilkadziesiąt centymetrów wysokości. Często nie ma tam wejścia, nie możemy się tam nawet wczołgać, szczególnie jeżeli stropodach jest wypełniony w części sypką ociepliną. Wtedy możemy czasami zajrzeć przez jakieś tam wejście w włas czy otwór wentylacyjny, ale jeżeli zaglądamy do takiego stropodachu, to pamiętajmy, że tam w środku jest ciemno, w środku jest dużo zakamarków i trudno jest stwierdzić, czy nietoperze są tam, czy też ich nie ma, bo stropodach nie jest przestrzenią całkowicie pustą i gładką, tam też właśnie są zakamarki i kryjówki, w których te zwierzęta mogą się ukrywać. Co widać na tych zdjęciach? Widać, że po prostu prawie nic nie widać. Jak te zwierzęta wykryć? Detektor ultradźwięków to jest jeden sprzęt konieczny do wykrycia nietoperzy. Także endoskop, taki endoskop techniczny z ekranikiem, z kamerką na końcu takiego długiego wziernika. Endoskop techniczny pomaga nam wykryć nietoperze, pozwala sprawdzać rozmaite głębsze szczeliny. Natomiast to nie znaczy, że jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkie, szczególnie na elewacji bardzo dużego, wysokiego bloku. Także zawsze uwaga, trudno wykryć nietoperze. Nietoperzom w budynkach zagraża niepokojenie. Niepokojenie zarówno w okresie rozrodu, czyli wiosenno-letnim, jak i w okresie zimowania może doprowadzić do śmierci tych zwierząt. Już samo niepokojenie. Niepokojenie kolonii rozrodczej może sprawić, że samice wystraszone opuszczą swoje dzieci, no i te dzieci po prostu tam umrą. Niepokojenie w okresie zimowania sprawi, że nietoperze się wybudzą, stracą mnóstwo energii, nie przeżyją zimy. Także niepokojenie, płoszenie w przypadku nietoperzy jest zabronione i zabronione jest rzeczywiście z uzasadnionych przyczyn. Nie tylko niepokojenie im zagraża, ale też po prostu nietoperze są zwyczajnie zamurowywane czy zamykane w stropodachach na przykład. Ponieważ trudno jest je stwierdzić, to tym bardziej łatwo jest je gdzieś tam żywcem zamurować czy zamknąć. Więc naprawdę trzeba specjalisty, żeby nietoperze wykryć i żeby napisać odpowiednią instrukcję, jak im nie zrobić krzywdy. Nietoperzom krzywdę możemy zrobić także, konserwując na przykład więźbę dachową rozmaitymi chemicznymi substancjami toksycznymi dla tych zwierząt. Możemy nietoperze skrzywdzić także, wycinając drzewa dookoła budynku. Jeżeli otoczenie się zmieni, to nietoperze mogą po prostu ten budynek opuścić.
jak możemy im pomóc, jak możemy je chronić. No więc oczywiście dostosować sposób i termin prowadzenia remontów do nietoperzy. Tego zresztą wymaga od nas prawo, bo nietoperze są pod ochroną właśnie przepisów prawa. Nie można nietoperzy z budynku przenosić, żeby przeprowadzić remont. Przenoszenie nietoperzy na pewno im zaszkodzi. Przenoszenie zimujących wybudzi je, przenoszenie kolonii rozrodczej też sprawi, że samice porzucą młode, także nie można ich przenosić. To jest uzasadnione po prostu wiedzą o tych zwierzętach. To nie jest przepis jakiś tam wymyślony zza biurka. Przenoszenie bardzo mogłoby im zaszkodzić. Przed remontem powinna być wykonana inwentaryzacja nietoperzy w budynku na podstawie obserwacji, opinia chiropterologiczna, w której będzie napisane, jakie zwierzęta w budynku mamy, gdzie one są, gdzie są ich siedliska i jak ten remont przeprowadzić, żeby tym zwierzętom nie zaszkodzić. W takiej ekspertyzie powinno być też napisane, jakie sztuczne siedliska dla nietoperzy należy zrobić w przypadku zniszczenia na przykład właśnie siedlisk istniejących. Jeżeli nie zrobimy tych sztucznych siedlisk, no to też może się zemścić na nas w taki sposób, że nietoperze, które będą wracały do budynku i szukały tych swoich dawnych siedlisk, które zostały zniszczone, te nietoperze będą wchodziły w różne miejsca, które dla nich są niebezpieczne, a dla ludzi są uciążliwe. Mam tu na myśli na przykład szyby wentylacyjne, szyby wind, czy rynny, rury spustowe. Także wchodzenie do mieszkań. Nietoperze wchodzą czasami na przykład w uchylone okna, w mieszkaniu wchodzą za zasłonę czy gdzieś za jakiś mebel, tam próbują sobie znaleźć miejsce na przykład do przezimowania i jest to spowodowane tym, że wcześniej w budynku miały kryjówki, te kryjówki zostały zniszczone, no więc nietoperze szukają sobie jakiegoś innego miejsca. Żeby nie wchodziły nam w miejsca niebezpieczne, do wentylacji czy do mieszkania, no to znowu rozwiązaniem jest tworzenie sztucznych schronień, wieszanie budek nietoperzowych, żeby te zwierzęta nie musiały wchodzić w miejsca niebezpieczne czy tam, gdzie nie są po prostu mile widziane. Ponieważ te budki czy schrony dla nietoperzy są płaskie, można je montować także pod styropianem. Na styropianie zostaje tylko wąska szczelina, która jest niemal niewidoczna z dołu pod budynkiem, jest zupełnie estetyczna i spokojnie coś takiego na każdym budynku może być. Można też i na budynkach, i na drzewach wieszać specjalne schrony dla nietoperzy. One mogą być drewniane, czy na przykład z trociną betonu. Tutaj na slajdzie widać właśnie taki dobrze izolowany schron podtynkowy, zrobiony w ocieplanym budynku, budynek ocieplany styropianem. W jednym miejscu, tam gdzie jest robiony schron, tam warstwa styropianu jest cieńsza, pod styropianem deski, pomiędzy którymi zostaje taka wąska przestrzeń, w której nietoperze mogą nawet zimować. Po otynkowaniu tak to wygląda. Wąskie wloty do schronień nietoperzy zupełnie w żaden sposób nie zaburzają estetyki budynku. Także budki dla ptaków można wmontować w styropian, one wtedy mniej wystają, są bezpieczniejsze, bo nikomu nie spadną na głowę. Tak jak mówiłam, schronienia nietoperzy w budynkach, ich siedliska są zazwyczaj ludziom nieznane, są ukryte. Dobrym przykładem jest budynek Słowińskiego Parku Narodowego, w którym było siedlisko około 700 nietoperzy. Siedlisko zupełnie nieznane pracującym w tym budynku przyrodnikom. Wykształceni przyrodnicy jednak nie wiedzieli, jakie mają sąsiedztwo. Widać, gdzie nietoperze wchodziły do swojego siedliska. Tylko małe pobrudzenie na elewacji, naprawdę bardzo małe, znaczy wlot do tego siedliska. W powiększeniu wygląda to tak, te 700 nietoperzowych brzuszków, które w te i we w te, wchodząc i wychodząc każdego dnia, ocierały się o tą szczelinę, zostawiło zaledwie takie małe pobrudzenie. No, nie da się
oglądając tylko budynek z dołu, chodząc sobie pod budynkiem, nawet z lornetką, nie da się stwierdzić ze stuprocentową pewnością, czy nietoperze w tym budynku są, czy ich nie ma. Typowym miejscem, w które wchodzą nietoperze, ale też niewielkie ptaki, są właśnie takie szczeliny pomiędzy elewacją a deskami będącymi jakąś taką podbitką dachu. Kolejny budynek z siedliskiem dużej liczby nietoperzy. Tutaj budynek już ocieplony, ale na szczęście pozostała pewna niedoróbka, dzięki której 100 nietoperzy każdego wieczora mogło wychodzić ze swojej kryjówki, każdego ranka do niej wracać. Oczywiście mieszkańcy budynku nie wiedzieli o tym, że te nietoperze tam wchodzą. W tą niewielką dziurkę, której nawet w przybliżeniu tak naprawdę nie widać. Widać tam po prostu cień pod obróbką blacharską. Tutaj wchodziło i wychodziło 100 nietoperzy każdego dnia. Siedliska ptaków i nietoperzy w budynkach są bardzo potrzebne. Większość budynków jest zasiedlonych przez ptaki albo nietoperze, albo przez jedne i przez drugie. W terenie zabudowanym wręcz większość ptaków gnieździ się właśnie w budynkach. I tu mam taki przykład ze śródmieścia Warszawy, gdzie w budynkach gniazduje około 17 gatunków ptaków i około 80% populacji lęgowej ptaków w śródmieściu Warszawy to są właśnie ptaki gniazdujące w budynkach. Jeżeli chodzi o nietoperze, to są takie osiedla, gdzie w każdym budynku nietoperze są. Szczególnie atrakcyjne dla nietoperzy są budynki w pobliżu jakichś terenów zarośniętych drzewami czy w pobliżu wody. To mogą być zarówno budynki jednorodzinne, jak i bloki. Jeżeli chodzi o ptaki w budynkach, to pierwszym skojarzeniem jest na pewno gołąb dla większości osób i brudzenie. Natomiast chciałabym podkreślić, że niewiele ptaków brudzi budynki. Rzeczywiście robi to gołąb miejski. Oknówka brudzi pod swoim gniazdem, pustułka też pod miejscem, gdzie przesiaduje, czy gdzie jest gniazdo. Natomiast generalnie ptaki nie brudzą miejsca, w którym się gnieżdżą. Większość ptaków wynosi odchody piskląt i upuszcza je dopiero w odległości od gniazda. Ptaki w budynkach zazwyczaj przebywają tylko w okresie wiosenno-letnim, wtedy, kiedy się rozmnażają. Natomiast gołąb miejski jest gatunkiem, który w budynkach może być przez cały rok. Może też mieć przez cały rok pisklęta. Na to chciałabym tutaj uczulić wszystkich, że także w zimie gołąb miejski ma pisklęta, może je mieć przez okrągły rok, więc jeżeli chcemy na przykład likwidować jakieś siedlisko gołębi w budynku, to nawet jeżeli jest zima, trzeba bardzo dobrze sprawdzić, czy tam nie ma piskląt. W budynkach w okresie jesienno-zimowym możemy też spotkać wróbla. On w tym czasie nie ma już piskląt, ale chowa się w budynkach przed mrozem. Jeżeli chodzi o ptaki w budynkach, no to czasami administratorzy budynków mówią, a jest okres lęgowy albo nie ma okresu lęgowego. Jest już po okresie lęgowym, więc coś tam można zrobić albo nie można. Co to jest ten okres lęgowy? No więc pośrednio z przepisów prawa wynika, że okres lęgowy to czas pomiędzy 1 marca a 15 października. Natomiast proszę pamiętać, że ptaki nie czytają tych przepisów prawa i niekoniecznie trzymają się terminów okresu lęgowego, więc ten okres lęgowy wynikający z przepisów prawa to są takie daty po prostu umowne. Natomiast okres lęgowy na przykład gołębia miejskiego trwa równo przez cały rok. W budynkach gnieżdżą się dwie grupy ptaków. Są to takie gatunki, które mogłyby równie dobrze gnieździć się w dziupli drzewa czy w budce lęgowej i ich nie będziemy tutaj omawiać. I jest taka grupa gatunków, dla których budynki są po prostu niezbędne. I te ptaki, które są od budynków uzależnione, a w Polsce dosyć częste, te ptaki tutaj omówię. Przede wszystkim jest to jeżyk, wróbel, kawka, oknówka i gołąb miejski. Jeżeli chodzi o gołębia miejskiego,
to tak naprawdę jest to gołąb skalny, który znalazł ogromne przestrzenie pokryte sztucznymi skałami, no i po prostu te skały zasiedlił. Te sztuczne skały to oczywiście nasze budynki. Gołąb miejski to jeden z tych gatunków, które na pewno na drzewo się nie przeniosą, dlatego że one w ogóle nie postrzegają drzewa jako miejsca, gdzie można by zrobić gniazdo. Po prostu tego nie potrafią. Gołąb miejski także jest gatunkiem objętym ochroną gatunkową, jak również chronionym przez inne przepisy prawa, o czym warto wiedzieć. Przez cały rok może mieć lęgi, także w zimie. Wtedy, kiedy ma lęk, nie można go płoszyć, nie można niszczyć jego jaj, nie można niszczyć jego gniazda ani siedliska. Jeżeli gniazdo gołębia jest puste, to można je zniszczyć bez uzyskiwania żadnych zezwoleń. Gołąb miejski będzie tam, gdzie będzie dokarmiany albo gdzie będzie znajdował po prostu odpadki jedzenia. No i niestety, jeżeli będziemy to jedzenie wokół siebie rozrzucać, to wszędzie tam gołębie będą i będą brudzić. Ponieważ część osób nie chce tej obecności gołębi, nie chce, żeby one brudziły budynki, no to tak naprawdę jedynym humanitarnym sposobem ograniczenia liczebności gołębia w danym miejscu jest po prostu brak dostępu do jedzenia pochodzącego od człowieka. Przy czym należy podkreślić, że ten brak dostępu do dokarmiania czy odpadków jedzenia jest w porządku wtedy, kiedy jest ciepło, kiedy nie ma śniegu. Wtedy gołąb sobie na pewno poradzi, najwyżej nie będzie się tak intensywnie rozmnażać, natomiast nie umrze z głodu. Jednak kiedy są mrozy, kiedy są śniegi, no to pozbawianie gołębi dostępu do pokarmu pochodzącego od człowieka, no jest po prostu niehumanitarne. Jeżyk, tak jak gołąb miejski, jest uzależniony od miejsc gniazdowania w budynkach. W Polsce jeżyki gnieżdżą się niemalże wyłącznie w budynkach, czy szerzej w obiektach budowlanych. Jeżyk jest pod ścisłą ochroną gatunkową. W Polsce jest dosyć krótko, bo od przełomu kwietnia i maja do zazwyczaj mniej więcej końca sierpnia. Część jeżyków odleci od nas już z końcem lipca, ale niektóre będą jeszcze w ostatniej dekadzie września. To jeżyki z lęgów powtarzanych, czy też te, które miały lęgi powtarzane. Jeżeli zniszczymy gniazdo jeżyka i on musi to gniazdo budować ponownie, ponownie składa jaja, ponownie wychowuje swoje pisklęta, jest opóźniony względem innych jeżyków w tym sezonie lęgowym i on i jego rodzina będą w Polsce po prostu dłużej niż większość innych jeżyków, które odlecą z Polski wcześniej. Także to nie jest tak, że jeżeli mamy koniec lipca czy koniec sierpnia, to mamy już gwarancję, że gdzieś jeżyków nie będzie, że w budynku jeżyków już na pewno nie będzie. Nie, zawsze trzeba przeprowadzić obserwacje i tylko obserwacje mogą wykluczyć lub potwierdzić, czy jeżyki w budynku są, czy też ich nie ma. Jeżyk w ciągu roku ma jeden lęg, w lęgu są 2-3 jaja, także niewiele. Mówi się, że jeżyki nie są w stanie wystartować z ziemi, co nie jest prawdą. Jeżeli jeżyk jest dorosły, zdrowy, prawidłowo rozwinięty, nie jest osłabiony, to może wystartować z ziemi. Ja osobiście to widziałam, jak z ziemi startują, więc dają radę. Natomiast czasami znajdujemy jeżyki na ziemi i takich jeżyków absolutnie nie podrzucamy, bo to może spowodować u nich dodatkowe obrażenia. Takie jeżyki powinny być obejrzane przez specjalistę, który zdecyduje, czy ten jeżyk wymaga jakiejś pomocy medycznej, opieki, czy też może być wypuszczony. Jeżyki swoje gniazda ukrywają. Do gniazd wracają czasami dopiero po zmroku, więc trudno jest stwierdzić obecność jeżyków, szczególnie jeżeli tych jeżyków w budynku jest niewiele. Typowe miejsca jeżykowych gniazd to na przykład miejsca między rurą spustową a gzymsem dachu, w jakiejś szczelinie. To oczywiście stropodachy, bo w stropodachu mieści się wiele gniazd. W takim stropodachu może być duża kolonia, nawet kilkaset par. Jeżyki, tak samo jak i gołębie miejskie, tak samo jak też inne typowo budynkowe ptaki, lubią tworzyć kolonie. Czyli jeżeli tylko budynek na to pozwala, to możemy mieć tam kolonię jeżyka, kolonię gołębia miejskiego, wróbla, jaskółki, oknówki czy na przykład kawki.
Jeżeli w jakimś budynku jest dużo jeżyków lub w okolicznych budynkach, to one łączą się w stado i takim piszczącym stadem bardzo szybko latają dookoła tego budynku czy tych budynków. To jest typowe zachowanie jeżyków i ono świadczy o tym, że gdzieś tam spodziewamy się, że one się gnieżdżą. Jeżeli na drodze jeżyków, na drodze tego lotu ustawimy rusztowania dookoła budynku, to jeżyki mogą się o nie po prostu rozbijać i zabijać. Także w przypadku ocieplania budynku z jeżykami lepiej jest to robić z wind niż z rusztowań. Jeżyk to ptak owadożerny, chwyta swój pokarm w powietrzu i w ciągu dnia chwyta bardzo dużo owadów, około 20 tysięcy. Policzyłam, że jeżeli w Polsce jest 3-4 miesiące, to w tym czasie schwyta około 2,5 miliona owadów. No więc znowu imponująca praca wykonywana w przestrzeni powietrznej naszych miast zupełnie za darmo przez to zwierzę. Warto wspierać jeżyki, wieszać dla nich budki, przy czym budki dla jeżyków wieszamy tylko i wyłącznie na budowlach, nie wieszamy ich na drzewach. Wieszanie na drzewach jest po prostu nieefektywne. Jeżeli taka budka powieszona jest blisko obecnie zajętych siedlisk albo siedlisk, które były zajęte i zostały zniszczone, to w tej budce jeżyki mogą pojawić się dosyć szybko. Natomiast jeżeli taka budka powieszona jest gdzieś daleko od istniejących siedlisk, to budka może bardzo długo wisieć pusta, nie być zasiedlona. Możemy jeżyki do takiej budki wabić, odtwarzając głosy tego gatunku właśnie przy budkach zawieszonych, no chociażby na barierce naszego balkonu, o ile nie jest to miejsce, które się mocno nagrzewa. Wróble to także ptaki uzależnione od gniazdowania w budynkach. W warunkach polskich one nie gnieżdżą się praktycznie na drzewach czy w budkach powieszonych na drzewach. Budynki są dla nich podstawowym miejscem gniazdowania. Tak samo jak jeżyk czy gołąb miejski, wróble lubią tworzyć kolonie, czyli w jednym budynku może być bardzo dużo par tych zwierząt. Są pod ścisłą ochroną gatunkową, tak samo jak jeżyk. W Polsce są przez cały rok, jest to gatunek osiadły. Wróbel ma 2-3 lęgi w ciągu roku. Zajmuje miejsce na gniazdo pod koniec zimy. W okolicach kwietnia zaczyna lęgi, skończyć je może nawet dopiero z końcem sierpnia, przy czym z jednego lęgu w drugi wróbel przechodzi dość szybko, dość płynnie, także czasami może nam ten remont jakiegoś miejsca w budynku przyblokować na kilka miesięcy. Budki lęgowe dla wróbli też warto wieszać, ale generalnie one nie chcą raczej korzystać z budek powieszonych na drzewach. Raczej w warunkach polskich to budki powinno się wieszać na budynkach. Wróbel także z punktu widzenia człowieka jest ptakiem pożytecznym, ponieważ również chwyta wiele owadów, ponieważ owadami karmi swoje pisklęta. Takimi owadami ulubionymi przez wróbla są mszyce, czyli owady nielubiane przez ogrodników. Gniazda wróbla są ukryte gdzieś tam dosyć głęboko w różnych dziurach i szczelinach, także w stropodachach. Często te gniazda ukryte są na przykład za rurami spustowymi. Nie widać zazwyczaj, że gniazdo jest, natomiast możemy zaobserwować zachowanie ptaków, które gdzieś wchodzą, tak jak tutaj. Dopiero kiedy widzimy samiczkę wróbla wychodzącą z gniazda, gdzieś tam umieszczonego głęboko w szczelinie dylatacji, dopiero wtedy stwierdzamy, że tutaj gniazdo jest. Nic na elewacji tego budynku nie zdradza istnienia gniazda. Jeżeli nie obserwujemy tego budynku przez dłuższy czas, w porze aktywności ptaków, dopiero wtedy możemy stwierdzić, że ptaki ten budynek zasiedliły. Kawka, tak samo jak wróbel, gołąb czy jeżyk, jest związana ściśle z budynkami. Większość kawek w Polsce gnieździ się w budynkach. Zajmują bardzo chętnie stropodachy, także rozmaite otwory wentylacyjne. Niestety również kominy. No, kominy, które są niebezpiecznym dla nich miejscem, kominy, które powinny być przed nimi kratowane. Także kominy należy zabezpieczyć, wcześniej sprawdziwszy, czy tam gdzieś w kominie tych kawek nie ma.
jeżeli zabezpieczymy jakieś miejsce, gdzie kawki wcześniej były, zabezpieczymy je przed kawkami, to kawki będą chciały się tam ponownie dostać, będą na przykład wydziobywały dziury w styropianie, wyrywały kratki, którymi zatkamy jakieś otwory wentylacyjne. Także w naszym interesie jest, żeby zabezpieczając jakieś miejsce przed kawkami, stworzyć dla kawek miejsce alternatywne, czyli powiesić po prostu dla nich odpowiednie budki lęgowe. Również jaskółka oknówka jest całkowicie uzależniona od miejsc gniazdowania w budynkach. Ją akurat łatwo jest stwierdzić, bo jej gniazda są wyraźnie widoczne na ścianach budynków, takie gniazda ulepione z błota. Ona, tak samo jak i kawka, jest pod ścisłą ochroną gatunkową. W Polsce jest mniej więcej od początku maja do mniej więcej trzeciej dekady września. Ma jeden lub dwa lęgi, natomiast młode chronią się w gnieździe w złą pogodę jeszcze nawet właśnie w tej trzeciej dekadzie września, więc warto o tym pamiętać i dobrze obserwować, czy w tych gniazdach na pewno już ptaków nie ma, czy na pewno z nich nie korzystają. Zresztą warto wspomnieć, że z gniazd jaskółek oknówek korzystają także inne ptaki. W takich gniazdach nie jest rzadkością gniazdowanie grubla czy mazurka. Można też zaobserwować jeżyka wychodzącego z takiego gniazda. Z punktu widzenia człowieka znowu kolejny gatunek pożyteczny, no bo żywi się owadami latającymi, które dla człowieka często są uciążliwe. Niestety jaskółka pod swoim gniazdem brudzi. Możemy temu zapobiec, montując pod gniazdem jaskółki półeczkę. Taką półeczkę, na którą będą spadały odchody. Natomiast ta półeczka nie powinna wisieć blisko gniazda, powinna być tak mniej więcej pół metra pod gniazdem, żeby jakiś drapieżnik, taki jak sroka czy wrona, siadając na półeczce, nie wyciągnął po prostu piskląt z gniazda. Od budynków uzależnione są też inne ptaki, które rzadziej spotykamy, takie jak kopciuszek, czy na przykład płomykówka, pójćka. Tutaj na zdjęciu pójćka, którą głównie w budynkach można w Polsce spotkać. Tutaj akurat na osiedlu w Radomiu, tam gnieździła się w stropodachu, czyli znowu stropodach wyjątkowo atrakcyjnym miejscem dla ptaków. Płomykówka też może się zdarzyć w stropodachu, jeżeli jego otwory są wystarczająco duże. Może się też zdarzyć na przykład w wieży kościelnej, takie miejsca lubi. Dla pustułki także bardzo ważne są budynki, również z punktu widzenia człowieka. W terenie zabudowanym pustułka, tak samo jak i sowy, to pożyteczne zwierzęta, no bo one z kolei chwytają gryzonie, których też człowiek ze swoich miast czy mniejszych miejscowości chce się pozbyć. Pustułka gnieździ się czasami w stropodachach, jeżeli tam są też spore otwory wentylacyjne, ale zajmuje również rozmaite nisze, półki skalne. Taką półką skalną może być na przykład parapet okienka strychowego. Czasami te nisze są zbyt płytkie i wymagają przynajmniej zrobienia barierki z deseczki albo powieszenia skrzyni lęgowej na tym budynku. W budynkach zdarza się spotkać także inne gatunki ptaków, które co prawda od budynków nie są takie uzależnione albo nie są w budynkach takie częste, ale również w budynkach występują. Dość często można spotkać sikory, takie jak modraszka czy bogatka, szpaka, mazurka, rozmaite ptaki w budynkach, włącznie z kaczką krzyżówką, która przynajmniej w Warszawie jest niestety częstą lokatorką balkonów i tarasów, nawet na wysokich piętrach. Takie miejsca oczywiście są pułapką ekologiczną dla tego zwierzęcia. Wtedy kaczka wymaga pomocy. Taką instrukcję pomocy kaczce na balkonie można znaleźć na stronie internetowej Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Jak pomóc? Złapać matkę do jednego pudełka, złapać młode do drugiego pudełka, zawieźć całe towarzystwo nad wodę, wypuścić najpierw maluchy, potem matkę. Co oczywiście brzmi lekko, łatwo i przyjemnie, nie zawsze takie jest. Złapanie lotnej kaczki nie jest przecież takie łatwe. Ja raz brałam udział w takiej akcji i zrobiłyśmy to z koleżanką w ten sposób, że jak wyłapałyśmy maluchy do pudełka,
wstawiłyśmy to pudełko do pokoju, otworzyłyśmy szeroko okno balkonowe, no i te nawoływania, piskląt zwabiły samice do środka, do pokoju, no i wtedy zamknęłyśmy okno i w zamkniętej przestrzeni można było już łatwiej samice złapać. Ważne, żeby samice łapać do osobnego pudełka, dlatego że jeżeli byłaby z młodymi razem, mogłaby po prostu je podeptać i uszkodzić. Krótko chciałabym podsumować, jakie miejsca wykorzystują ptaki w budynkach. Zwróćcie uwagę, że są to miejsca, które również są miejscami nietoperzowymi. A więc przede wszystkim stropodachy, to jest takie najcenniejsze miejsce dla ptaków i nietoperzy w budynkach. W zależności od wielkości otworu wentylacyjnego, w tych stropodachach mamy różne gatunki. Jeżeli duże otwory wentylacyjne, to duże ptaki i z tymi dużymi ptakami nietoperzy nie będzie. Natomiast jeżeli otwory małe, to razem z małymi ptakami mogą tam być także nietoperze. Poza stropodachami wszelkie szczeliny między wielkimi płytami, pod parapetami, obróbkami blacharskimi, w elewacji, w różnych miejscach. Poza tym za blachą falistą, za rurami spustowymi, rynnami, niestety także w kominach i otworach wentylacyjnych, także na strychach, za rozmaitymi, chociażby na przykład billboardami zawieszonymi na ścianie budynku. Na takie miejsca trzeba zwracać uwagę. Przy czym chciałabym podkreślić, że jeżeli ptaki czy nietoperze w takim miejscu są, to jest to już miejsce chronione. Jest to chronione siedlisko chronionych zwierząt. Więcej o tej ochronie powiem w dalszej części prezentacji. Tutaj niezbyt może ładny budynek, ale typowy ptasi budynek. Może nie zwraca uwagi obserwatora ptaków, ale gwarantuję, że w tym budynku ptaków było dużo. Ja akurat robiłam ekspertyzę ornitologiczną dla tego budynku. Tam były i mazurki, wróble, sikora modraszka pod parapetem na parterze, pełzacz za rurą spustową, jeżyki pod parapetami, wróble także za jakimiś takimi płytami, które pokrywały elewację. Wróble wchodziły tam pomiędzy tymi płytami a krawędzią dachu. Także budynek zasiedlony przez bardzo wiele gatunków i wiele par ptaków. Natomiast mieszkańcy tego budynku, administracja, byli przekonani, że tam żadnych zwierząt w tym budynku nie ma. Najczęściej spotykane w budynkach ptaki są też najczęściej zagrożone przez nasze prace remontowe czy rozbiórkowe dotyczące tych budynków. Te typowe budynkowe ptaki, takie jak jeżyk, wróbel czy kawka, okazuje się, że w wielu miejscach w Europie zmniejszają swoją liczebność i to zmniejszają ją w bardzo znaczącym stopniu. Na przykład w Polsce obserwujemy spadek liczebności jeżyka w różnych miejscach lokalnie, mamy takie obserwacje. W Niemczech Wschodnich po roku 1990 populacja jeżyka zmniejszyła się o około 60%, czyli to jest duży spadek. Podobnie na Wyspach Brytyjskich duże spadki liczebności jeżyka. Z czym to wiążemy? No, wiążemy to między innymi, czy też głównie, z remontami budynków, z modernizacją budownictwa. Również wróbel notuje spore spadki liczebności. W ostatnich latach w Warszawie ten spadek o około połowę. W wielu miejscach w Europie bardzo duże spadki liczebności. W centrach wielu dużych miast wróbel w Europie Zachodniej niemal wyginął. W przypadku kawki również tam, gdzie prowadzi się badania, tam okazuje się, że kawka zmniejsza swoją liczebność. Dotyczy to różnych miejsc w Polsce, Niemczech, Austrii czy Czechach. Na przykład w latach 2000 w Berlinie notowano jedynie 100 par kawki, czyli rzeczywiście mała liczebność. Jako jedną z głównych przyczyn spadku liczebności tych gatunków podawana jest modernizacja budownictwa. Ta modernizacja budownictwa to to, że nowe budownictwo jest gładkie i nie ma już w nim miejsc dla ptaków, natomiast stare budynki są remontowane i po remoncie także tych miejsc dla ptaków tam nie ma.
Nie tylko nie ma tam miejsc dla ptaków, ale też ptaki tracą życie podczas remontów. W przypadku niektórych gatunków dodatkowym problemem jest nadmierna pielęgnacja zieleni, czyli to częste koszenie trawników, stosowanie chemii do trucia owadów, wygrabianie liści jesiennych, wygrabianie ściółki spod krzewów, spod drzew. To wszystko zubaża środowisko, pozbawia je pokarmu dla ptaków, pozbawia je nasion, traw i chwastów, pozbawia je owadów. W przypadku Polski, kiedy myślimy o ptakach w budynkach, to myślimy o głównym zagrożeniu, czyli o ocieplaniu budynków. To ocieplanie budynków, które jest potrzebne, służy ludziom, służy ochronie klimatu, ale niestety prowadzone jest często w sposób barbarzyński, bez poszanowania prawa, bez poszanowania życia zwierząt. No i w tym momencie, starając się chronić klimat, niszczymy chronione zwierzęta. Zwierzęta, które tracą swoje siedliska, do ocieplonego budynku zazwyczaj nie mają już po co wracać, bo tych siedlisk tam już nie ma. Tracą też niestety życie, umierają z głodu pisklęta zablokowane w stropodachu czy zamurowane, niszczone są jaja, niszczone są gniazda, płoszone są dorosłe ptaki, które nie karmią młodych, no więc młode umierają z głodu. Dorosłe ptaki także umierają, czy to jeżyki rozbijając się o rusztowania, czy to rozmaite ptaki gnieżdżące się na przykład w stropodachu. Jeżeli otwory wentylacyjne stropodachu zamknie się kratkami, no to w środku można zabić w ciągu krótkiego czasu bardzo dużą liczbę chronionych zwierząt, i ptaków, i nietoperzy. Nieprawidłowe ocieplanie budynków, nieprawidłowe remontowanie budynków to wielkie zagrożenie dla ptaków i nietoperzy. I ten efekt nieprawidłowych remontów kumuluje się, bo może w jednym budynku zniszczone będzie jedno gniazdo, w drugim trzy, ale jeżeli pomnożymy to przez całe nasze miasto, które remontuje kolejne budynki, ociepla kolejne budynki, to się może okazać, że zniszczymy praktycznie populację tych zwierząt związanych z budynkami, jeden budynek po drugim. Zniszczymy gniazdo po gnieździe, siedlisko po siedlisku. Ten efekt się kumuluje. O tym trzeba pamiętać, że każdy budynek ma znaczenie. Jak wygląda ocieplanie budynków? No, często wygląda tak, że zwierzęta giną. Tutaj akurat mamy samiczkę pleszki, która przysiadła na windzie ocieplającej budynek. Pleszka, która gnieździła się w stropodachu. No i nie wiadomo, czy ten stropodach ocalał, czy też został zakratowany razem z pisklętami pleszki. Tak jak tu widać na zdjęciach, wróble mają zakratowany dostęp do swoich gniazd, do swoich siedlisk. Poniżej na zdjęciu kawki, które próbują się dostać do swoich piskląt. Kawki potrafią swoje pisklęta karmić przez takie kratki i podtrzymać je przez jakiś czas przy życiu. No to czasem daje szansę na to, żeby po prostu te zwierzęta uratować. Nawet jeżeli po kilku dniach odblokujemy takie wejście do stropodachu, to i tak mamy szansę uratować pisklęta kawek. No pisklęta wróbli nie, dlatego że wróble nie są w stanie nakarmić swoich piskląt przez taką kratkę. Na tym zdjęciu tutaj w rogu na dole widać szpaka, który znalazł sobie siedlisko w budynku. Siedlisko w dziupli wykutej przez dzięcioła w styropianie. Czemu dzięcioł wykuł dziuplę w styropianie? No być może dlatego, że w pobliżu nie było żadnego na przykład suchego drzewa z wystarczająco miękkim drewnem, żeby wykuć tam dziuplę. No i niestety szpak i jego rodzina źle skończyli. To oczywiście jest działanie niezgodne z prawem, ale niektórzy ludzie, niektóre spółdzielnie mieszkaniowe, administratorzy czy mieszkańcy budynków fałszywie pojmują estetykę, tą estetykę budynku przedkładają ponad życie zwierząt. No i tutaj dziura się okazała nieestetyczna, więc zamurowano żywcem rodzinę szpaków. Działanie oczywiście bezprawne, ale takich rzeczy dużo się dzieje. W tym roku na przykład głośna była sprawa jeżyków z Ciechanowa. W Ciechanowie w ogóle jest bardzo dużo jeżyków. No i w 2020 roku postanowiono wyremontować budynki z jeżykami i niestety bez poszanowania prawa, bez poszanowania tych zwierząt, cudem część z nich udało się uratować tylko dzięki akcji pewnego
ucznia, po prostu ucznia ze szkoły zawodowej z Ciechanowa, pewnego Adriana, który wystąpił w obronie tych zwierząt i część jeżyków udało mu się uratować. O tej historii rozpisywały się media latem tego roku. Ptaki nietoperze w budynkach są zagrożone przez działania ludzi, często padają ofiarą prac remontowych, chociaż mamy bardzo dużo aktów prawnych i bardzo dużo przepisów prawa, które chronią ptaki i nietoperze w budynkach. Już Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej mówi o ochronie środowiska. Oczywiście ustawa o ochronie zwierząt także chroni te zwierzęta. Ustawa o ochronie przyrody, rozporządzenie ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Także prawo budowlane mówi o ochronie środowiska, a więc również tych jego ożywionych elementów, takich jak chronione zwierzęta. W kodeksie karnym czy ustawie prawo ochrony środowiska także znajdziemy przepisy, które mają zastosowanie do ochrony ptaków i nietoperzy także w budynkach. Mimo tego zwierzęta te są zagrożone i przy większości remontów w Polsce na pewno cierpią, na pewno niszczone są ich siedliska i na pewno zabijane są zwierzęta. Już w Konstytucji i to w wielu artykułach Konstytucji mowa jest o tym, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, że nawet w imię tej ochrony środowiska można ograniczać pewne konstytucyjne wolności i prawa. Mowa jest też o tym, że ta ochrona środowiska ma zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne także przyszłym pokoleniom. Co to oznacza? No, według mnie oznacza to, że Konstytucja także odnosi się do sytuacji, kiedy musimy chronić ptaki i nietoperze, chociażby po to, żeby również przyszłe pokolenia zamieszkujące nasze miasta nie miały tam chociażby inwazji komarów. Konstytucja mówi też o tym, że każdy jest zobowiązany do dbałości o stan środowiska i że władze publiczne mają wspierać działania obywateli na rzecz ochrony środowiska. Także jeżeli chcemy chronić środowisko, chcemy chronić chociażby te ptaki nietoperze w budynkach, to jak najbardziej po naszej stronie stoi prawo, a władze publiczne mają obowiązek nas w tym wspierać. Również ustawa o ochronie przyrody mówi, że każdy w Polsce, zarówno instytucje, jak i osoby prywatne, każdy ma obowiązek dbać o przyrodę, ponieważ ona jest dziedzictwem i bogactwem narodowym. Dziedzictwem, czyli czymś, co ma służyć również następnym pokoleniom, co ma trwać także podczas życia następnych pokoleń. Co z tego wynika? No, nie trzeba przyrody lubić, ale mieszkając w Polsce trzeba przestrzegać prawa, czyli trzeba tą przyrodę po prostu chronić. Taki jest nasz obowiązek. Ustawa o ochronie zwierząt także chroni ptaki i nietoperze w budynkach, już nie ze względu na ochronę przyrody, tylko ze względu na ochronę zwierząt przed cierpieniem. Dlatego, że ustawa o ochronie przyrody mówi o ochronie gatunkowej, a ustawa o ochronie zwierząt mówi, że zwierzę jest czującą istotą, zdolną do odczuwania cierpienia i dlatego nie wolno nam robić jej krzywdy, czyli znęcać się nad nią, zabijać, a nawet straszyć jej. Nie wolno tego robić, natomiast mamy obowiązek chronić te czujące istoty. Ważne dla ochrony ptaków i nietoperzy jest rozporządzenie ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. W tym rozporządzeniu znajdziemy długie listy gatunków chronionych i będą tam wszystkie nietoperze polskie. Będą tam także wszystkie ptaki, które można spotkać w budynkach, za wyjątkiem grzywacza i krzyżówki, no bo te dwa gatunki są pod ochroną ustawy prawo łowieckie. No i oczywiście ustawy o ochronie zwierząt, która chroni wszystkie zwierzęta kręgowe. Rozporządzenie ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt obejmuje wszystkie nietoperze ochroną ścisłą,
a prawie wszystkie ptaki także ochroną ścisłą, z wyjątkiem dosłownie kilku gatunków, które objęte są ochroną częściową. Natomiast w praktyce ta ochrona częściowa nie różni się od ścisłej. Generalnie ochrona częściowa to takie same zakazy i takie same odstępstwa od tych zakazów wobec danego chronionego zwierzęcia. Czyli gołąb miejski, który jest objęty ochroną częściową, tak samo jest chroniony przed niszczeniem jego jaj, czy przed płoszeniem go przy gniazdach, czy nie wolno nam go zabijać. Tak samo jak jakiegoś gatunku, który jest objęty ochroną ścisłą. Bardzo ważny jest dla nas paragraf 10 rozporządzenia ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, bo ten paragraf mówi wyraźnie, że jeżeli prowadzimy jakieś prace, na przykład budowlane czy remontowe, to musimy je prowadzić w taki sposób, żeby zminimalizować ich wpływ na zwierzęta i ich siedliska. Wyraźnie system prawny w Polsce traktuje ochronę zwierząt jako wyższą wartość niż to, czy ktoś sobie swój dom wyremontuje trochę wcześniej, czy na przykład trochę później. Czy go wyremontuje z rusztowań, czy go wyremontuje z windy zawieszonej na tym budynku. Ten termin i sposób wykonywania prac musimy dostosować do zwierząt bytujących w budynku. Czy to będą ptaki, czy to będą nietoperze. Ochrona gatunkowa według rozporządzenia to wiele różnych zakazów. Niektóre oczywiste, takie jak zakaz zabijania zwierząt, niektóre może mniej oczywiste, jak na przykład zakaz płoszenia czy zakaz niszczenia siedlisk. Przy czym ważne jest, żeby wiedzieć, co to jest siedlisko, czego nie wolno niszczyć. W przypadku ptaków i nietoperzy w budynkach, tym siedliskiem jest każda dziura czy każda szczelina w budynku, w której czy to odpoczywają, śpią, czy wychowują swoje młode, jakieś nietoperze, czy jakieś ptaki. Nie można też niszczyć gniazd chronionych zwierząt, przy czym jest tu wyjątek dla gołębia. Jeżeli jego gniazdo jest puste, to możemy zniszczyć takie gniazdo bez żadnych zezwoleń. Nie można też uniemożliwiać dostępu do schronień, czyli jeżeli na przykład w elewacji mamy jakieś dziury czy szczeliny, w których mają swoje kryjówki nietoperze, czy mają swoje gniazda ptaki, to nie możemy tej elewacji zastawić rusztowaniami i zawieść siatkami, bo jest to zabronione. Uniemożliwianie dostępu do schronień jest zabronione. Zabronione jest także umyślne przemieszczanie zwierząt z jednego miejsca w inne. Nie możemy wziąć ptasiego gniazda, czy piskląt, czy na przykład nietoperzy i przenieść je gdzieś, bo my chcemy tu robić remont. Nie, tego nam nie wolno robić. Nie wolno płoszyć i niepokoić chronionych zwierząt, przy czym w przypadku gołębia miejskiego to płoszenie i niepokojenie jest zabronione wtedy, kiedy on wychowuje swoje dzieci. No ale ponieważ chronione są też jaja gołębia miejskiego, no to jeżeli on te jaja wysiaduje, czyli właśnie też chroni, no to także nie możemy go z tych jaj, z tego gniazda wypłaszać. Natomiast jeżeli gołębie miejskie na przykład tylko sobie nocują na naszym strychu, a nie ma tam jaj, nie ma tam piskląt, no to możemy bez żadnego dodatkowego zezwolenia z tego strychu je wypłoszyć. To, co ważne, rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w przypadku niektórych zwierząt nie pozwala nawet na fotografowanie, filmowanie czy obserwacje, jeżeli to może spowodować płoszenie lub niepokojenie. To dotyczy chociażby sokoła wędrownego, sów czy nietoperzy. Rozporządzenie o ochronie gatunkowej dopuszcza pewne działania bez dodatkowych zezwoleń. Dotyczy to usuwania pustych gniazd z budek dla ptaków i ssaków oraz pustych gniazd z budynków i terenów zieleni. Jeżeli chcemy czyścić budki z tych pustych gniazd, to pomiędzy 16 października a końcem lutego możemy te stare gniazda wyrzucać bez żadnego zezwolenia.
Natomiast jeżeli chcielibyśmy puste gniazda usunąć z obiektów budowlanych albo z drzewa, to możemy to zrobić bez zezwolenia w tym terminie, tylko wtedy, kiedy dodatkowo zachodzą jakieś względy bezpieczeństwa albo względy sanitarne. Jeżeli nie ma tych względów bezpieczeństwa czy sanitarnych, to takie puste gniazdo w budynku jest nadal chronione przez cały rok. I nadal musimy uzyskać zezwolenie na zniszczenie takiego gniazda. To zezwolenie wydać nam może Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W przypadku remontów czy rozbiórek budynków często trzeba wystąpić właśnie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o pewne zgody. Na przykład zgodę na zniszczenie siedliska. Jeżeli chcemy zakratować otwory wentylacyjne stropodachu, w którym kiedyś wcześniej były jakieś ptaki czy nietoperze, musimy uzyskać zgodę na zniszczenie siedliska. Jeżeli chcemy prowadzić pracę w pobliżu, na przykład ptasich gniazd, musimy uzyskać z RDOŚ-u zgodę na płoszenie ptaków chronionych. Co ważne, to, że stropodachy czy rozmaite szczeliny w budynkach są siedliskami ptaków lub nietoperzy, to już dawno jest oficjalnie uznawane przez Ministerstwo Środowiska czy Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. To nie jest kwestia uznaniowa. Tak po prostu jest. Jest to już normą, że te miejsca uważane są za chronione siedliska chronionych zwierząt. Oczywiście, o ile te zwierzęta kiedyś z tych miejsc korzystały i zaobserwowaliśmy to, czy udokumentowaliśmy. Tutaj chcę podkreślić, że na przykład zamykanie kratkami otworów wentylacyjnych stropodachów wymaga uzyskania zgody RDOŚ-u bez względu na porę roku, o ile z tego stropodachu kiedykolwiek korzystały jakieś chronione zwierzęta. Kratowanie otworów wentylacyjnych stropodachów nie jest wymagane przez prawo budowlane. Prawo budowlane wymaga jedynie kratowania otworów wentylacyjnych, wentylacji budynku lub klimatyzacji budynku. Tu mam na myśli taką wentylację mieszkań czy innych pomieszczeń. Natomiast wentylacja stropodachu jest to zupełnie coś niepowiązanego z systemem wentylacji budynku i kratek na te otwory wentylacyjne nie trzeba zakładać. Czasem warto je założyć, jeżeli na przykład stropodach jest wypełniony jakimś sypkim, niebezpiecznym dla zwierząt materiałem, ale nawet jeżeli zakładamy te kratki dla bezpieczeństwa zwierząt, to nie zwalnia nas to z obowiązku dokonania kompensacji zniszczonych siedlisk, a przed kompensacją z uzyskania zgody na zakratowanie takiego stropodachu. Jeżeli chcemy prowadzić pracę w pobliżu gniazd czy siedlisk nietoperzy, to oczywiście musimy uzyskać zgodę na płoszenie tych chronionych zwierząt i taką zgodę również wydaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Natomiast co ważne, nie tylko te stricte przyrodnicze akty prawne czy zwierzęce akty prawne chronią ptaki nietoperze w budynkach. Również ustawa prawo budowlane mówi o ochronie środowiska przyrodniczego w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Za to środowisko przyrodnicze, a więc także za chronione zwierzęta w budynku, odpowiada kierownik budowy, a jeżeli ten kierownik budowy swoich obowiązków nie dopełni, no to w tym momencie nadzór budowlany, jeżeli go powiadomimy o zagrożonych zwierzętach, nadzór budowlany ma obowiązek prace budowlane wstrzymać. Tylko znowu, my oczywiście musimy udokumentować to, że te zwierzęta są zagrożone. Czyli ważna jest dokumentacja filmowa czy zdjęciowa tego, że tam zwierzęta są, że są zagrożone. Oczywiście są też rozmaite przepisy karne, które grożą grzywnami czy nawet pozbawieniem wolności w przypadku osób, które wykonują pracę nieprawidłowo, bez poszanowania życia i zdrowia ptaków czy nietoperzy w budynkach. Ustawa o ochronie zwierząt przewiduje nawet do 5 lat
pozbawienia wolności, za zabicie zwierząt ze szczególnym okrucieństwem. No i myślę, że zamurowanie zwierząt żywcem można za takie szczególne okrucieństwo uznać. W ustawie Prawo ochrony środowiska znajduje się ważny artykuł, artykuł 75, który pozwala urzędnikom wydającym zgody na ocieplenie budynku czy remont wpisać w taką decyzję obowiązek posiadania ekspertyzy przyrodniczej. Krótkie podsumowanie przepisów prawa. To, co jest najważniejsze w przypadku ochrony ptaków i nietoperzy w budynkach, to to, że wszystkie one są chronione, włącznie z gołębiem miejskim. Nie wolno ich zabijać, płoszyć, niszczyć jaj, gniazd czy siedlisk. Niezależnie od tego, czy dany gatunek jest chroniony, okratowanie otworów wentylacyjnych stropodachu, w którym są zwierzęta, czy to ptaki, czy nietoperze, takie okratowanie będzie zabiciem zwierząt ze szczególnym okrucieństwem, bo doprowadzi do śmierci głodowej zwierząt. Także nie musimy nawet wiedzieć, czy te zwierzęta należą do jakiegoś chronionego gatunku. Wiemy, że jako kręgowce są chronione i nie wolno im robić krzywdy. To samo dotyczy oczywiście na przykład strącania gniazd jaskółek w okresie lęgowym, czy wyrzucania gniazd z pisklętami z budynku. No to oczywiście jest niedopuszczalne, to podlega karom wynikającym nie tylko z ochrony gatunkowej tych zwierząt, ale także z ochrony, jaką otoczone są na podstawie ustawy o ochronie zwierząt. Także ustawa Prawo budowlane chroni ptaki i nietoperze jako część środowiska przyrodniczego na budowie i na podstawie ustawy Prawo budowlane można doprowadzić do zatrzymania wszelkich prac budowlanych czy remontowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, jeżeli ptaki czy nietoperze są zagrożone w budynku. Co bardzo ważne, remonty i inne prace musimy dostosować do chronionych zwierząt i do ich siedlisk. Wymaga tego od nas polskie prawo. Jest to zapisane dokładnie w rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Oczywiście wtedy, kiedy chcemy remontować budynki, w których są ptaki czy nietoperze, możemy napotkać na rozmaite konflikty interesów, konflikty pomiędzy chęcią ochrony zwierząt i ochrony przyrody, a chęcią wyremontowania budynku. Natomiast, co ważne, można wyremontować budynek z ptakami lub nietoperzami. Można go wyremontować nawet w okresie wiosenno-letnim, kiedy te zwierzęta zazwyczaj są tam najbardziej liczne. Natomiast trzeba się do nich dostosować ze sposobami i z terminem wykonywania prac. Nie można tych zwierząt zabrać i przenieść w inne miejsce. Na to prawo nie pozwala. Natomiast jeżeli będziemy budynek remontować z pomocą specjalisty przyrodnika, który wykona nam ekspertyzę przyrodniczą, czy później jeszcze poprowadzi nadzór przyrodniczy, to możemy w sposób bezpieczny dla ptaków i nietoperzy taki budynek remontować także w czasie ich obecności. Niektóre siedliska w wyniku remontów muszą być zniszczone, ale jeżeli mają być zniszczone, to aby zrobić to legalnie, trzeba najpierw uzyskać zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a później dokonać kompensacji przyrodniczej, czyli powiesić odpowiednie budki dla zwierząt, którym siedliska zniszczyliśmy. Niektóre siedliska można pozostawić pomimo remontu, na przykład stropodachy, które nie są wypełnione żadnym niebezpiecznym materiałem, spokojnie mogą pozostać dostępne dla ptaków czy nietoperzy i tak naprawdę będą lepszym miejscem niż budki powieszone gdzieś tam na zewnątrz, na budynku. Kolejny problem ptaków, także nietoperzy, w budynkach powstaje wtedy, kiedy budynki są zabezpieczane przed brudzeniem przez ptaki w sposób dla ptaków, a także czasem nietoperzy, niebezpieczny.
Zazwyczaj budynki zabezpieczane są kolcami, kolcami, które mają rozmaite atesty, ale w praktyce niestety powodują u zwierząt rany, a niejednokrotnie także śmierć. Tutaj widać zdjęcie gołębia, który poniósł śmierć na kolcach. Nie tylko gołębiom się to zdarza, widać także jeżyka, który nadział się na kolce i zginął po prostu śmiercią naprawdę bardzo dramatyczną. Można pociągnąć do odpowiedzialności administratora budynku, który jest oklejony takimi kolcami. Jeżeli ktoś zamontował coś tak niebezpiecznego i napiszemy do niego pismo, te kolce są niebezpieczne, mogą spowodować śmierć zwierząt, w tym piśmie umieścimy takie zdjęcia, a administracja budynku nie zareaguje, to potem, jeżeli na tych kolcach zginą jakieś chronione zwierzęta, możemy tego administratora pociągnąć do odpowiedzialności. On nie będzie mógł powiedzieć, że nie wiedział. Wiedział, ponieważ otrzymał od nas taką informację, otrzymał od nas takie pismo, że kolce są niebezpieczne. Mała jest świadomość tego, że istnieją bezpieczne rozwiązania chroniące budynki przed pobrudzeniem przez ptaki. Na przykład mogą to być takie spirale montowane w sposób identyczny jak kolce. Mogą to być też pręty obrotowe zamontowane m.in. na przykład na budynku Urzędu Miasta w Szczecinie. Ten zabytkowy budynek po remoncie został zabezpieczony prętami obrotowymi zamontowanymi na gzymsach, na parapetach i nadal pozostaje czysty, mimo że minęło już od remontu sporo lat. Te pręty działają w ten sposób, że umykają spod ptasich stóp. Nie da się na tych prętach siedzieć, nie da się tam zrobić gniazda, nie da się więc też budynku pobrudzić. Natomiast pręty są dla ptaków całkowicie bezpieczne. Takie bezpieczne rozwiązania chroniące budynki przed pobrudzeniem powinny być zaproponowane w każdej ekspertyzie przyrodniczej, którą wykonuje się przed remontem budynku. Takie ekspertyzy ornito- i chiropterologiczne powinny być wykonane przed każdym remontem, przed każdą rozbiórką budynku. W tej ekspertyzie powinno się znaleźć kilka ważnych rzeczy, o których za chwilę powiem. Tak naprawdę nie da się ochronić ptaków i nietoperzy w budynku, który ma być remontowany, jeżeli nie zrobi się ekspertyzy przyrodniczej dotyczącej ptaków i nietoperzy. Także taka ekspertyza będzie prowadziła wykonawcę remontu krok po kroku poprzez remont budynku bezpieczny dla chronionych zwierząt. Inaczej się nie da. Wykonawca, inwestor nie znają się na ochronie przyrody, nie znają się na ochronie ptaków i nietoperzy, więc bez ekspertyzy prawie na pewno złamią prawo, prawie na pewno zaszkodzą jakimś ptakom czy nietoperzom. W ekspertyzie powinny być dokładne wytyczne, jak remont poprowadzić bezpiecznie dla zwierząt. Dzięki tym wytycznym inwestor i wykonawca unikną złamania prawa. Czasami ekspertyza jest wymagana przez organ wydający pozwolenie na remont czy rozbiórkę budynku. Czasami wymagana jest przez na przykład Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który daje dofinansowanie na jakąś inwestycję. Czasami wykonanie ekspertyzy wynika niestety tylko z chęci zysku eksperta, czyli tego przyrodnika. Jest wiele ekspertyz wykonywanych nierzetelnie, które nie służą ochronie ptaków i nietoperzy, a jedynie temu, żeby ktoś na nich zarobił. Także tutaj należy też każdą ekspertyzę czytać w sposób krytyczny i własnym rozumem ocenić, czy ona jest dobrze wykonana, czy to, co w niej jest napisane, to pozwala ochronić ptaki i nietoperze. Ekspertyza powinna zawierać inwentaryzację chronionych zwierząt i ich siedlisk, opis tych gatunków, które tam występują i zalecenia, jak je chronić, żeby nie złamać prawa, żeby zwierzętom nie zaszkodzić. Czasami jak taka ekspertyza trafia już do inwestora i wykonawcy, to trafia po prostu do segregatora z dokumentami i nikt jej nawet nie czyta i ptaki i nietoperze nadal nie są bezpieczne. Także od ekspertyzy, samej ekspertyzy, lepszy jest nadzór przyrodniczy, który pozwala przyrodnikowi sprawować pieczę nad remontem od początku do końca i patrzeć po prostu wykonawcy remontu na ręce.
Jak zmotywować inwestora do zlecenia nadzoru przyrodniczego? No, przede wszystkim mieszkańcy budynku, członkowie wspólnoty mieszkaniowej mogą wpłynąć na to, żeby w ich budynku właśnie podczas remontu był nadzór przyrodniczy. Należy do tego dążyć, należy do tego administrację zachęcać, czy po prostu zmusić, no, żeby ptaki nietoperze były bezpieczne. Czasami jest tak, że ekspertyzy są robione w okresie zimowym i napisane jest, że chronionych zwierząt nie ma, a remont jest robiony w okresie wiosenno-letnim, kiedy tych chronionych zwierząt będzie już mnóstwo. Więc na to też warto być uczulonym, kiedy była robiona ekspertyza, jaka tam metoda obserwacji była przyjęta, czy żeby stwierdzić nietoperze, ktoś tylko przeszedł się dookoła budynku w zimie, czy ktoś użył detektora ultradźwięków i endoskopu i szukał tych nietoperzy także w porze ciepłej. Czy ktoś w zimie napisał, że nie ma jeżyków, czy ktoś te obserwacje pod kątem jeżyków prowadził na przykład w czerwcu. To są ważne tutaj sprawy. Ważne jest też, żeby ta ekspertyza była aktualna. Jeżeli ekspertyza robiona jest kilka miesięcy, czy nawet kilka tygodni przed remontem albo rozbiórką, no to sytuacja na budynku mogła się już bardzo zmienić, więc ekspertyza powinna być przynajmniej zaktualizowana w okresie bezpośrednio poprzedzającym pracę. Najlepiej, żeby w ciągu 7 dni od takiej aktualizacji już prace były podjęte, żeby po prostu żadne zwierzęta nie zdążyły budynku zasiedlić, na przykład pomiędzy wykonaniem ekspertyzy a rozpoczęciem pracy. Wykonując ekspertyzy, warto wziąć pod uwagę to, żeby cena tej ekspertyzy rekompensowała przyrodnikowi wysiłek, jaki musi włożyć, pracę, jaką musi włożyć w wykonanie tej ekspertyzy. Trzeba pamiętać, że wykonanie ekspertyzy to nie jest jedna wizyta gdzieś tam przy tym budynku i potem napisanie na jej podstawie ekspertyzy, tylko to jest wiele takich wizyt, także wizyt, które pozwolą sprawdzić, czy w ogóle zalecenia tej ekspertyzy są realizowane. Jeżeli wykonaliśmy ekspertyzę i widzimy, że mimo tego zwierzęta są zagrożone, prawo jest łamane, no to czasami taki przyrodnik odczuwa konflikt lojalności, no bo myśli sobie, no tutaj mi zapłacono, no to ja muszę być lojalny wobec tego, który mi zapłacił. Tylko pamiętajmy, że bycie lojalnym wobec kogoś, kto łamie prawo, no powoduje, że my mamy swój współudział tak naprawdę w łamaniu tego prawa i w krzywdzie zwierząt. Także jeżeli my sami, wykonawcy ekspertyzy, nie chcemy podjąć interwencji, żeby ocalić zwierzęta, no to możemy poprosić o taką interwencję, jakąś organizację przyrodniczą, która być może zwierzęta uratuje. Interwencje często są konieczne, ponieważ prawo chroniące ptaki nietoperze w budynkach jest nagminnie łamane. Interwencje są konieczne, chociaż są bardzo stresujące, nieprzyjemne i trudne. Natomiast tam, gdzie interwencje są robione, tam zaczyna sprawnie funkcjonować ochrona ptaków i nietoperzy w budynkach. Wykonawcy i inwestorzy uczą się przestrzegać prawa, uczą się, że najpierw trzeba zrobić ekspertyzę przyrodniczą, a potem przestrzegać zaleceń. I to w dużej mierze dzieje się dzięki interwencjom. Także nawet jeżeli w tym budynku, w którym interweniujemy, nie uda nam się ochronić zwierząt, to nasza interwencja może ochronić zwierzęta w kolejnych budynkach, które będą remontowane przez tą spółdzielnię mieszkaniową czy przez tego wykonawcę. Jeżeli mowa o interwencjach, to trzeba koniecznie wspomnieć o ptasim patrolu Fundacji Noga w Łapę, ptasim patrolu założonym przez Renatę Markowską. Renata razem z grupą wolontariuszy, przede wszystkim wolontariuszek, ratuje przed zamurowaniem wiele ptaków i nietoperzy. Warto wesprzeć ptasi patrol, chociażby pomagając tym osobom w obserwacjach budynków, pomagając na przykład sprawdzać w terenie różne zgłoszenia, które do ptasiego patrolu kierowane są z całej Polski, chociaż ptasi patrol działa przede wszystkim w Warszawie.
warto Ptasi Patrol odnaleźć na Facebooku, polubić, udostępniać rozmaite wpisy Ptasiego Patrolu, prośby o pomoc, po to, żeby zaangażować się w działania jak najwięcej osób. Interwencje kształcą. Kształcą wykonawców, inwestorów, ale kształcą też urzędników. Kształcą urzędy. I tu mam przykład takiej interwencji, która dotknęła dyrektora warszawskiego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dyrektor kilka lat temu nie chciał wstrzymać prac zagrażających kolonii jeżyków i wtedy pewna fundacja podała tego dyrektora do sądu. Sprawa się ciągnęła, no bardzo nieprzyjemna sytuacja. Od tego czasu nadzór budowlany w Warszawie wstrzymuje pracę, jeżeli jest to udokumentowane, że te prace zagrażają chronionym zwierzętom. Kiedy prawo jest łamane, kiedy zwierzęta są zagrożone, to tak naprawdę nie musimy mieć specjalistycznej wiedzy, żeby te zwierzęta uratować. To, co jest najważniejsze, to determinacja, pewność siebie i wytrwałość. I przykłady takich udanych interwencji dzięki tej determinacji i wytrwałości, przykłady można znaleźć w naszej książce Przewodnik do inwentaryzacji ochrony ptaków i nietoperzy związanych z budynkami. W książce autorstwa mojego i Dawida Zyskowskiego. Książka jest do pobrania ze strony Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Jak interweniować? No więc podstawą jest dokumentacja, zdjęcia, filmy. Nie bycie jedynym świadkiem, miejmy z sobą też innych ludzi. Wzywajmy policję, ona ma obowiązek przyjechać do interwencji i pomóc nam. Natomiast warto też pomóc funkcjonariuszom w tej interwencji, wskazując im podstawę prawną interwencji. Dobrze jest wydrukować po prostu taki wyciąg z przepisów i dać wydrukowany tym policjantom czy strażnikom miejskim. To ułatwi im pracę, bo oni po prostu tych przepisów chroniących ptaki czy nietoperze nie znają. Wyciąg z przepisów można też pobrać z naszej strony internetowej. O zagrożonych zwierzętach warto informować media, ponieważ jeżeli sprawa jest nagłośniona w mediach, to wtedy zarówno służby, jak i urzędy działają znacznie sprawniej. Trzeba też współpracować z jak największą rzeszą ludzi, organizacji, instytucji. Tutaj oczywiście Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, czy Nadzór Budowlany, czyli Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego mogą nam pomóc. Także Urząd Gminy, tam zazwyczaj jest jakaś komórka zajmująca się ochroną środowiska. Także organizacje zajmujące się ochroną zwierząt czy ochroną przyrody. Także mieszkańcy okolicy, to wszystko są nasi potencjalni sojusznicy. Jeżeli na przykład ktoś nam mówi, że my tutaj mamy zgodę na zniszczenie siedlisk jeżyków, to możemy się dowiedzieć w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czy rzeczywiście taką zgodę wydała, czy ta zgoda jest, czy ktoś nas po prostu oszukuje. Jeżeli jakiś funkcjonariusz, na przykład policji, albo urzędnik, na przykład nadzoru budowlanego, nie chce nam pomóc, nie chce wykonać swoich obowiązków, natychmiast zgłaszamy tą sprawę do jego przełożonych, czy też do instytucji, która jest wyższa rangą. Na przykład w przypadku nadzoru budowlanego, jeżeli na szczeblu powiatowym nie uzyskamy pomocy, zgłaszamy to do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W przypadku policji możemy zgłosić się do komendanta policji i tak dalej. Jeżeli funkcjonariusz publiczny odmówi działania, kiedy to działanie jest jego obowiązkiem, dopuszcza się przestępstwa z artykułu 231 Kodeksu Karnego i za to grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat. Jeżeli na przykład odmówi nam współdziałania w ochronie ptaków i nietoperzy, bo przecież ochrona ptaków i nietoperzy, ochrona przyrody, to jest nadrzędny cel społeczny.
to jest tak naprawdę dobro publiczne, o które my jako obywatele walczymy. Jeżeli urzędnik czy policjant nam w tym nie pomoże, możemy mu powiedzieć, że może odpowiadać z artykułu 231 kodeksu karnego jako osoba, która nie dopełniła swoich obowiązków i zadziałała w ten sposób na szkodę interesu publicznego, jakim jest przecież ochrona środowiska. W Warszawie mamy w tej chwili system, który próbuje ujednolicić ochronę ptaków i nietoperzy w budynkach. Myślę, że jest to system niezły, chociaż nie jest niestety stosowany przez wszystkich urzędników. Niektórzy urzędnicy po prostu nie stosują się do tych wytycznych, które w Warszawie obowiązują. Natomiast system jest oparty na dobrym pomyśle. Na pomyśle takim, żeby przed każdym remontem czy rozbiórką budynku wykonywać ekspertyzę przyrodniczą, obowiązkową ekspertyzę przyrodniczą dotyczącą ptaków i nietoperzy w budynkach. Wiceprezydent Warszawy w 2016 roku rozesłał do wszystkich burmistrzów, wszystkich dzielnic pismo z prośbą o ujednolicenie tej ochrony ptaków i nietoperzy we wszystkich dzielnicach Warszawy, o to, aby wydając jakiekolwiek pozwolenia na prace związane z budynkami, wpisywać tam zawsze warunek obowiązkowego posiadania ekspertyzy przyrodniczej mówiącej o ptakach i nietoperzach w budynkach. No i co jest ważne, ta ekspertyza przyrodnicza musi być aktualna lub uaktualniona maksymalnie na tydzień przed rozpoczęciem prac. To jest bardzo ważne, bo nie można się posługiwać ekspertyzą wykonaną dawno przed pracami, podczas gdy już sytuacja na budynku zupełnie się zmieniła. Więcej informacji o ptakach i nietoperzach w budynkach można znaleźć w książce Przewodnik do inwentaryzacji oraz ochrony ptaków i nietoperzy związanych z budynkami. Ta książka jest do pobrania za darmo na stronie STOP-u. Tutaj na slajdzie można zobaczyć link. No i krótkie podsumowanie tego, co chciałabym, żeby z tej prezentacji zapamiętali słuchacze tego, co mówiłam, tego, co pokazywałam. Krótkie podsumowanie. Po pierwsze, w budynkach, obiektach budowlanych jest bardzo wiele gatunków ptaków. Są nietoperze. Potencjalnie te zwierzęta są w każdej szczelinie budynku. W większości budynków te zwierzęta są. To jest norma, a nie wyjątek, że one są. Niestety zagraża im modernizacja budownictwa. Z tego powodu spada liczebność populacji gatunków ptaków najbardziej typowych dla budynków i najbardziej związanych z budynkami. Chociaż prawo chroni wszystkie ptaki i nietoperze w budynkach, to w praktyce przy większości remontów budynków te zwierzęta są zabijane, a ich siedliska są niszczone. I to zniszczenie i to zabijanie niestety odbywa się na dużą skalę. W praktyce możliwa jest ochrona tych zwierząt dzięki m.in. ekspertyzom przyrodniczym, nadzorom przyrodniczym, a także dzięki interwencją tak zwanych zwykłych ludzi, mieszkańców okolicy, wrażliwych mieszkańców budynku. Naprawdę można ochronić ptaki czy nietoperze. Nie potrzeba do tego żadnego wykształcenia przyrodniczego, żeby to się udało. Na koniec kontakt do stowarzyszenia, Facebook, strona internetowa. Tam można znaleźć jeszcze dodatkowe informacje dotyczące ochrony ptaków i nietoperzy w budynkach.